Na podcast To jest Węgiel? zaprasza jest Trzemska Spółka węgiela. Metan jest jednym z największych zagrożeń w górnictwie. Bezbarwny, nie ma smaku ani zapachu, jest lżejszy od powietrza. W dzisiejszym odcinku zgłębimy naturę tego niebezpiecznego gazu. Jak powstaje, dlaczego jest tak groźny i jak z nim walczyć? Chociaż metan może prowadzić do katastrof górniczych, to jednak możliwe jest jego kontrolowane wykorzystanie w celach użytkowych. O tym, jak powstaje i jak go wykorzystać, rozmawiać będziemy dziś z naszym gościem, dyrektorem Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem w Jastrząskiej Spółce Węglowej z panem Arturem Badylakiem. Dzień dobry. Dzień dobry. No to co, to zaczniemy od samego początku, czyli skąd bierze się metan w górnictwie? Metan powstał w procesie bezcenowego rozkładu materii organicznej równolegle yy, z pokładami węgla, także Eksploatując węgiel nie uciekniemy od metanu, mamy go równolegle w mniejszych lub większych ilościach. To zależy w jaki sposób jest nasycony. Natomiast zarówno pokłady te, które eksploatujemy, jak i warstwy, które są w otoczeniu pokładów eksploatowanych, są nasycone metanem, który niestety wydziela nam się podczas jego eksploatacji. A jaki wpływ sam metan ma na atmosferę w kwestii wydzielania go? Znaczy w kwestii wydzielania to nie bardzo, dopiero potem, tak? Jak już się hmm. wydzieli, dostanie się do atmosfery. Dzisiaj uważany jest za drugi po dwutlenku węgla gaz cieplarniany, którego wskaźnik GWP, taki bardzo znany z angielskiego Global Warming Potential, czyli potencjał cieplarniany tego gazu jest wielokrotnie wyższy od dwutlenku węgla. Mówi się o 28. O 28-krotności, czyli o tyle jest jego potencjał większy od dwutlenku węgla, jeżeli popatrzymy na to w perspektywie stuletniej i nawet 85-krotnie większy w perspektywie dwudziestoletniej. On oczywiście ulega rozkładowi dużo szybciej niż dwutlenek węgla, stąd takie proporcje. Który kraj produkuje, bądź inaczej mówiąc wytwarza najwięcej metanu na świecie? No to myślę, że to nie będzie wielka tajemnica Chiny oczywiście, bo to największy kraj zarówno jeżeli chodzi o taką energetyczną gospodarkę, jak i ludność. Przy czym oczywiście jest to emisja zarówno z sektora rolniczego, jak i z sektora energetycznego. W obydwu tych sektorach Chińczycy przodują i to znacznie. Można to tak porównać, przechodząc do twardych liczb. Jeżeli świat, mówimy tutaj o emisji spowodowanej przez człowieka, Emituje około 355 miliardów ton metanu rocznie. To z tego Chińczycy 55. A Polska, która jest gdzieś tam pod koniec trzeciej dziesiątki, niecałe dwa. A jakbyśmy tą strukturę taką trójpoziomową podzielili, to na pierwszym miejscu Chiny? Dalej kto ma? No myślę, że dalej również kraje, które są bardzo ludne, ale też gospodarczo rozwinięte, to Indie. Stany Zjednoczone, Rosja. A która z gałęzi gospodarki odpowiada za największą emisję tam? No, zdecydowanie rolnictwo. Rolnictwo to jest, jeżeli popatrzymy na świat, ponad 40-40, około 40% emisji, natomiast jeżeli na Europę, to 50 to rolnictwo. Przede wszystkim to hodowla bydła. Wszyscy lubimy jeść hamburgery, a mało kto wie o tym, że przede wszystkim emisja metanu jest od przeżuwaczy czyli od krów bydła. Czy jak procentowo się to będzie rozkładać? Jeśli chodzi o hodowlę, powiedzmy sobie trzody chlewnej czy też bydła, procentowo w skali powiedzmy sobie innych sektorów gospodarek. Tak będziemy, że mówimy o rolnictwie to jest prawie 50%, około 30% to jest w świecie to jest energetyka czyli górnictwo, górnictwo węglowe przede wszystkim, ale też gaz, ropa. Natomiast w Europie, w Europie to jeszcze bardzo duży to jest są odpady. W Europie 35% to są odpady, a energetyka odpowiada za około 15% emisji. W świecie troszkę inaczej, energetyka około 35%, a 20% odpady. No dobrze, a teraz przejdźmy lokalnie. To ile kopalnie e, polskie emitują e, metanu? W tym sama Jastrzębska Spółka Węglowa. O jakich wartościach, o jakich danych mówimy? Czyli wydzielanie metanu w polskich kopalniach to jest około 800 milionów metrów sześciennych rocznie, z czego prawie połowa to jest Jastrzębska Spółka Węglowa. Przy czym około 35% ujmujemy systemem odmetanowania Reszta jest wypuszczana do atmosfery. No i oczywiście to, co nie jest wykorzystane, a ujęte systemem odmetonowania, również jest wypuszczane do atmosfery. Obecnie, jak popatrzymy, policzymy to również w tonach milionach ton rocznie. No to jeżeli popatrzymy na całe polskie górnictwo, to jest około 400 milionów ton na rok. Sama jaszczębska spółka węglowa to niecałe 200. No dobrze, a teraz. Bardziej omówmy kwestię kopalń i tej struktury podziału na tak zwane kategorie zagrożenia metanowego. Bo w polskim górnictwie istnieją cztery kategorie. W jakiej kategorii tej metanowej znajdują się zakłady jastrzębskie i spółki węglowe? Kategorie zagrożenia metanowego są przyznawane tak, dla poszczególnych pokładów lub części pokładów eksploatowanych pokładów węgla. Jeżeli popatrzymy na pokłady eksploatowane w kopalniach Jaszczębskiej Spółki Węglowej, to to są kategorie od drugiej do czwartej. Przy czym czwarta oczywiście jest najwyższą kategorią. I większość, zdecydowana większość naszych pokładów jest zaliczona do czwartej, najwyższej kategorii zagrożenia metanowego. A co to oznacza, że w czwartej, pomiędzy czwartą kategorią a pierwszą, czy jakby Pan to namacalnie, może inaczej, zwizualizował nam, czym się różnią te kopalnie, które mają na przykład pierwszą kategorię, a czym czwartą? No, praktycznie rzecz biorąc, te, które są w pierwszej kategorii zagrożenia metanowego, to, to zagrożenie jest na tak niewielkim poziomie, że nie potrzeba stosować jakichś specjalnych metod, systemów tak? odgazowania. Przy pierwszej kategorii nie trzeba praktycznie nic zrobić. A przy czwartej kategorii, no, oprócz monitoringu oczywiście, gdzie no, musi być na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo załóg, Dodatkowo musimy stosować odmetanowanie. W kopalniach jaszczymskiej Spółki Węglowej dzisiaj bez odmetanowania praktycznie rzecz biorąc nie da się eksploatować węgla. No dobrze, to kwestia odmetanowania. To jakbyśmy etapami chcieli omówić, w jaki sposób wygląda to pozyskanie metanu na przykładzie naszych zakładów, to jak ono się odbywa? Metan możemy ująć systemem odmetanowania tylko i wyłącznie w naszych zakładach w trakcie eksploatacji lub po. W trakcie eksploatacji, czyli ze ścian aktualnie eksploatowanych i to tego metanu ujmujemy najwięcej, zresztą wówczas wydziela się go też najwięcej do środowiska, w którym przebywają ludzie, tak? czy generalnie wydziela się ze środowiska ściany. Natomiast również po eksploatacji, gdy zamkniemy już rejon eksploatacyjny, ten metan nadal, bo górotwór jest zruszony, ten metan nadal się wydziela, w związku z powyższym na, my nadal staramy się go ujmować. A w jaki sposób? Co, co jest wykonywane? Tak jakbyśmy mogli o tym porozmawiać tak praktycznie, w wyrobisku? Jest kilka metod. Pierwsza, taka najbardziej efektywna, to wykonywanie chodników drenażowych w strefie desorpcji eksploatowanej ściany. Tą metodę stosujemy w tych ścianach o ekstremalnie wysokich metanowościach, rzędu nawet 100 metrów sześciennych na minutę. Przy efektywności wówczas możemy eksploatować przy efektywności odmetanowania na poziomie 70-80, nawet dochodzącym do 90%. Taką inną klasyczną metodą to jest wykonywanie otworów drenażowych sodnika przyścianowego właśnie w strefę desorpcji, w strefę już grótworu spękanego i tymi otworami ujmujemy metan, podłączane są oczywiście ten, te otwory do. Rurociągu metanowego, gdzie pod ciśnieniem transportowany jest specjalnymi rurociągami na powierzchnię do stacji odmetanowania. No i co się tam dzieje z tym metanem? Stacji odmetanowania. Kiedyś e, były chłodnie kaskadowe, każdy przy kopalni, to już lata temu można było zobaczyć. Tak? No właśnie, nie. To nie, to nie, ten, to nie ten kierunek. E, to wyglądało trochę jak fontanny. E, w tej chwili, oczywiście, już te chłodnie nie są stosowane, to była stara technologia. Dzisiaj te chodnie mamy troszkę innego typu, zamknięte, te obiekty są dużo mniejsze. Natomiast stacja odmetanowania no to jest najważniejszy element systemu odmetanowania, tak zwane serce systemu odmetanowania z dmuchawami, które wytwarzają podciśnienie w rurociągu. I rurociąg ten jest połączony oczywiście z wyrobiskami dołowymi, ze wszystkimi miejscami ujęć metanu. I dzięki wytwarzaniu tego podciśnienia, to tak działa troszkę jak odkurzacz, żeby powiedzieć obrazowo, Jesteśmy w stanie ten metan z dołu wyssać i pozyskać go na stacji odmetanowania i przekazać go oczywiście dalej. Czy jest jakaś inna metoda oprócz stacji odmetanowania, żeby pozyskać ten metan? Żeby pozyskać nie, natomiast oczywiście metodami wentylacyjnymi usuwamy nadmiar metanu z przestrzeni roboczej. Ten metan, którego nie jesteśmy w stanie ująć systemem odmetanowania, dostaje nam się do przestrzeni roboczej, do roboczej, do wyrobiska. Nie, I wówczas intensywna wentylacja y, pozwala nam na oddalenie tego metanu, czy rozrzedzenie go, to jest po pierwsze do wartości bezpiecznych, y, i po drugie, już potem z powietrzem wentylacyjnym y, oddanie go, czy też no, wypuszczenie go do atmosfery szybami wentylacyjnymi. Czyli W związku z tym, że jesteśmy w tej najwyższej kategorii, to stacje odmetanowania są zlokalizowane przy każdym naszym zakładzie produkcyjnym. Tak, nawet czasem nie jedna. Okej, okay, to. Świadczą skali. Natomiast ostatnio dość głośno zrobiło się o przepisach unijnych kwestii redukcji metanu. Co to oznacza dla, dla naszych kopalń, dla kopalni astronomskiej spółki węglowej? Jak te przepisy mogą zmienić funkcjonowanie? No, jest to bardzo ważna regulacja. Pracowała nad tym Komisja Europejska, następnie Parlament, przez ostatnie dwa lata. Zostało to przegłosowane niecały miesiąc temu w Parlamencie Europejskim. No kilka poziomów, o których można byłoby tu długo, długo dyskutować. Natomiast co jest najistotniejsze dla polskich kopalń, dla kopalnia kopalnięschemskiej spółki węglowej, to no. dwa przepisy. Pierwszy, który całkowicie zabrania emisji metanu ze stacji odmetanowania. To, co mówiłem wcześniej, pozyskujemy dużą ilość około 35% tego metanu, który wydziela się systemem odmetanowania, dostajemy go na stacji odmetanowania, następnie on jest e wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej bądź ciepłej. Natomiast część tego metanu, który pozyskujemy, niestety nadal wypuszczamy do atmosfery. Dzisiaj wykorzystanie tego metanu, który jest pozyskiwany w kopalniach jaszczę spółki węglowej to jest poziom około 70%. No, 30% tego metanu jeszcze wypuszczamy do atmosfery. Dzisiaj jaszczemska spółka jest w trakcie realizacji bardzo dużego programu redukcji emisji metanu w ramach którego chcemy zwiększyć wykorzystanie do minimum 95%, a podchodzić pod 100% resztę metanu, który nie wykorzystamy i tak będziemy musieli gdzieś spalić w pochodniach, ponieważ te przepisy regulują jednoznacznie, że nie wolno nam wypuścić do atmosfery praktycznie ani metra sześciennego metanu ze stacji odmetanowania. Jeżeli spełnimy te, te wymagania, w sensie te, które, o których Pan wspomniał, że ujmiemy te 30%, które nam brakuje, tak? O, chcemy ująć dużo więcej. Dużo w, więcej. Ramach, w ramach tego programu chcemy ująć około 50% metanu, który się wydziela. Oprócz modernizacji stacji odmetanowania, budowy układów kogeneracyjnych do wykorzystania tego metanu, prowadzimy szereg prac w wyrobiskach dołowych, które umożliwiają na nas zwiększenie ujęcia metanu systemem odmetanowania. No to w świetle konkurencji, branż górniczych, jak my wyglądamy jako Jastrzębska Spółka Węglowa? Czy jesteśmy takim pionierem, czy... czy... Kimś od kogo na przykład spółki górnicze, tutaj mówię lokalnie w Polsce, mogą się uczyć tych rozwiązań? Jak my wyglądamy na tle konkurencji tutaj w Polsce i na świecie? Jeżeli chodzi o Polskę, to PGG, czy Polska Grupa Górnicza, czy też Tauron Wydobycie, no mają bardzo podobne systemy, tak? bo te systemy nie są znane od dwóch lat, od pięciu, tylko praktycznie rzecz biorąc to od 50-60 lat prowadzone jest odmetanowanie we wszystkich kopalniach. Natomiast na różnym stopniu czy na różnym poziomie jest wykorzystanie metanu ujmowanego systemem odmetanowania, no i też na różnym stopniu są te efektywności odmetanowania w poszczególnych kopalniach. To od tego to znaczy bardzo wiele czynników na to wpływa, więc nie jest to takie jednoznaczne. Oczywiście my rozpoczęliśmy program redukcji emisji metanu w 2022 roku, już praktycznie za chwilę będzie dwa lata. Pracowaliśmy nad tym od roku 2020 nad rozpoczęciem tego programu, więc mamy dzisiaj już opracowane wszystkie projekty, dokładnie wiemy, co mamy zrobić, gdzie mamy zrobić, na każdej z kopalń. Troszkę za nami jest PGG, które rozpoczęło prace dopiero takie projektowe w ubiegłym roku, więc no powiedzmy, że są jakiś krok za nami. Jeżeli chodzi o Tauron, wydobycie, oni mają troszkę lepiej, mają jedną kopalnię, tak naprawdę metanową kopalnię Brzeszcze, gdzie... Struktura wykorzystania metanu pozwala im na wykorzystanie prawie w 100% tego metanu, więc nie mają tego problemu na dzisiaj. Jak my. No dobrze, no a jak kwestia metanu w Jestrzeskiej Spółce będzie wyglądać za parę lat? W którą stronę idziemy, w którą zmierzamy? No cóż, program, który realizujemy, o którym już wspominałem, no pozwoli nam. Po pierwsze, zwiększyć efektywność metanowania, ująć tego metanu znacznie więcej z tego, który nam się wydziela w trakcie eksploatacji, a po drugie praktycznie w całości wykorzystać. Dzisiaj produkujemy około 140 tysięcy MWh energii elektrycznej rocznie z metanu. Chcemy zwiększyć tę produkcję do poziomu 400 tysięcy MWh rocznie. To jest naprawdę bardzo dużo to wpłynie na całą gospodarkę energetyczną Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To jeszcze na koniec takie pytanie. Jak Jastrzębska Spółka Węglowa wykorzystuje metan, który pozyskuje? W jaki sposób? Jak my go zagospodarowujemy? Na dwa sposoby. Po pierwsze sprzedajemy. Są, mamy dwóch odbiorców tego metanu. Z kopań południowych, czyli z kopalni Pniówek i kopalni Zespolonej, Borynia, Zofiówka, bzie. W całości gaz, w całości metan, który umujemy, sprzedawany jest do PGNiK Termika Energetyka Przemysłowa i w kopalni Budryk część gazu sprzedajemy do ZPC Żory z półkazo, która ma posiadak o i również układy kogeneracyjne, gdzie produkujemy energię elektryczną, elektryczną na, na kopalni Budryk. Resztę gazu w kopalniach północnych, czyli na kopalni Budryk i kopalni w szczegółowice wykorzystujemy we własnych układach kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zatem co? Przejdźmy do bardziej praktycznego aspektu wykorzystania metanu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Naszym rozmówcą będzie kierownik działu zarządzania projektami w kopalni Budryk, Kamil Adamek. Witam Cię. Witam serdecznie. To cóż, to porozmawiamy o tym, jak sobie zakłady, no na przykładzie tutaj kopalni Budryk, radzi z wykorzystaniem metanu. Tutaj poprzednio rozmówca, dyrektor Badylak, wspomniał o tym, że ten metan trafia do stacji odmetanowania. A teraz jakbyś nam zobrazował to słownie, co się z tym gazem później dzieje. Tak naprawdę metan jako nośnik energii może służyć do przeróżnych celów. Najbardziej popularnym sposobem jest jego wykorzystanie w układzie kogeneracyjnym lub różnego rodzaju palnikach służących np. do produkcji ciepłej wody użytkowej. Jastrzębska Spółka Węglowa od bardzo wielu lat intensywnie inwestuje w zakresie gospodarki energetycznej i zabudowy własnych jednostek wytwórczych. Czyli właśnie układów kogeneracyjnych, które pozwalają zamienić energię zawartą w metanie na energię elektryczną i ciepło. No dobrze, zróbmy sobie tutaj taki, taką małą kropkę, bo rozmawialiśmy wcześniej o procesie pozyskiwania metanu. Tak. Czy on jest w ogóle bezpieczny, skoro ten gaz jest gazem wybuchowym? Jest owszem gazem wybuchowym, natomiast e, dzięki systemowi odmetanowania pozyskanie jest bezpieczne i można go w bezpieczny sposób wykorzystać właśnie do celów gospodarczych. No to dobrze. To w jaki sposób, jakie działanie podejmują zakłady? No na przykładzie tutaj kopalni Budryk. Co się dzieje z tym metanem? No jakby już od momentu pozyskania, od momentu jarzmienia go przez stację odmetanowania, gdzie on później trafia? Metan najczęściej trafia na układy kogeneracyjne. Może, żeby lepiej to zobrazować, należałoby się posłużyć w ogóle definicją kogeneracji. Kogeneracją nazywamy proces jednoczesnej produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Tak więc, układ kogeneracyjny z definicji jest zespołem maszynowym, który zamienia energię chemiczną zawartą właśnie w metanie, w paliwie, w energię użytkową. Czyli z metanu powstaje prąd oraz ciepło. Tak. To jest kluczowe tutaj. No dobrze, rozwinijmy tę kwestię związaną z układami kogeneracyjnymi. Ile takich jednostek jest, jak wygląda ten proces zamiany. Bo namacalnie można spojrzeć, że są to dość duże kontenery zabudowane w okolicach szybu, tak? Tak. Jak byś to rozwinął? W dużym uproszczeniu układ składa się z silnika spalinowego, generatora energii elektrycznej oraz wymienników ciepła. Silnik, co do samej zasady działania, jest takim samym silnikiem spalinowym, jak każdy z nas ma w swoim samochodzie, tylko po prostu w zdecydowanie większym. Przykładowo dla jednostki o mocy użytkowej 4 MW silnik ma wymiary około 8 na 2 metry i waży 18 ton. Natomiast, tak samo jak silnik samochodowy, składa się z bloku silnika wraz z cylindrami, tłokami, centralnym wałem. Posiada układ dostarczania paliwa, układ dostarczania powietrza oraz odprowadzenie spalin. Ma też obieg oleju, obieg chłodzenia. W samym silniku, na skutek spalenia tego metanu w cylindrach, następuje zamiana energii chemicznej zawartej w gazie na energię mechaniczną. Która następnie przez wał jest przeniesiona na generator. W samym generatorze wytworzona zostaje natomiast energia elektryczna, która następnie poprzez linie kablowe jest wyprowadzona do rozdzielni, gdzie możliwy jest jej już podział na poszczególne odbiory w kopalni. Tak jak powiedziałem wcześniej, oprócz energii elektrycznej możliwa jest również produkcja gorącej wody czy też pary technologicznej, i do tego celu służy właśnie wymiennik ciepła. W wymienniku odbierane jest ciepło od spalin, które opuszczają jednostkę, i następuje transfer tego ciepła do wody sieciowej. Samo ciepło można później jako tą wodę zagospodarować na przykład do ogrzewania budynków czy produkcji ciepłej wody do kąpieli. No dobrze, no to porozmawiamy o pierwszym tym aspekcie, czyli o energii elektrycznej. To ile jej można wytworzyć i, i czy to daje taką przewagę zakładowi, kopalni, że ona staje się wystarczalna, samowystarczalna energetycznie? Samowystarczalność energetyczna to, to troszkę, może troszkę zbyt mocne słowo, natomiast to może to być. To może procentowo, ile potrafimy wytworzyć energii elektrycznej, którą zużywamy na do, kopalni Budryk. Dosłownie w kopalni Budryk, tak naprawdę, blisko 90% energii elektrycznej zużywanej przez kopalnię będzie pochodziło z metanu. Te, można powiedzieć, 10% będzie dociągnięte z sieci przez rozdzielenie główne. Natomiast mówiąc tutaj o liczbach, roczne zapotrzebowanie kopalni na energię elektryczną to jest około 250 tysięcy MWh. Czyli około 225 tysięcy MWh będzie wyprodukowane z naszego metanu w naszych jednostkach kogeneracyjnych oraz też w kogeneracji ZPC-ŻORY. Natomiast jest to, jest to tego, typ, tego rzędu wielkość. I to stanie się w przyszłości? Po roku 2026. A na obecny stan? Na obecny stan około 50% energii jest z metanu. No to dobrze, energię elektryczną już omówiliśmy. To teraz kwestia ciepła. Co się dzieje z tym ciepłem wytworzonym w układzie kogeneracyjnym? Ciepło wytworzone w układzie kogeneracyjnym może posłużyć do przeróżnych celów. Najprostszym jest ogrzewanie budynków, przygotowanie ciepłej wody do kąpieli, czy też ogrzewanie szybu. I te, taka też inwestycja toczy się obecnie na terenie szybu 6. Docelowo odbierzemy ciepło z trzech jednostek kogeneracyjnych, które posłuży nam do właśnie produkcji ciepłej wody i ogrzewania. Natomiast na terenie zakładu głównego prowadzony jest innowacyjny projekt, w ramach którego ciepło wytworzone w jednostkach kogeneracji trafi na zmodernizowany zakład przeróbki mechanicznej węgla, gdzie posłuży do dosuszenia flotokoncentratu, yy, pozwalając tym samym uzyskać lepsze parametry handlowe naszego węgla. No dobrze, porozmawiamy o tych urządzeniach. Na samej kopalni Budryk układów kogeneracyjnych ile jest zabudowanych? Obecnie zabudowanych jest 6 układów kogeneracyjnych. Na. Bo kopalnie dla zobrazowania no to, to szyb szóstych chudów, czyli jedna z takich gałęzi tak. powiedzmy sobie zakładu, i szyby główne, czyli pierwszy, drugi i trzeci, tak, tak. zlokalizowane no, na jakby tym centralnym terenie. To w tych dwóch obszarach są zainstalowane układy kogeneracyjne? Tak, trzy są zlokalizowane na zakładzie głównym, to są trzy jednostki o mocy łącznej 10 MW i kolejne trzy zainstalowane na terenie szybu szóstego, również 10 MW. Od kilku lat w sumie ta inwestycja jest dość kluczowa, bo słyszy się o tym, że układy kogeneracyjne zabudowane są na każdym zakładzie. Jakbyś mógł rozwinąć, na ile ta inwestycja jest opłacalna w tym aspekcie, powiedzmy sobie, pozyskiwania? Tak naprawdę budowa układów kogeneracyjnych przy dzisiejszych cenach energii zawsze się opłaca. Przykłada się to naprawdę na ogromne, wielomilionowe oszczędności, gdyż koszt produkcji jednej megawatogodziny z układu kogeneracyjnego jest około 10 razy niższy niż koszt zakupu megawattogodziny z rynku. I Jastrzębska Spółka Węglowa na pewno bardzo dużo zyskuje instalując takie jednostki w wymiarze finansowym. No to to jest kluczowe tutaj. No i wróćmy do tego pytania, o którym też rozmawialiśmy z dyrektorem Badylakiem, czy dzięki... Metanowi kopalnie mają szansę stać się samowystarczalne energetycznie. Oczywiście w obszarze tutaj ujarzmiania tego gazu. Tak naprawdę ilość gazu jest zmienna w czasie. Ona zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim zależy od prowadzonej eksploatacji czy też metanonośności pokładu. Wykorzystanie metanu jako źródła ciepła i energii w znacznym stopniu pokrywa zapotrzebowanie kopalń, natomiast nie jest możliwe zapewnienie pełnej niezależności energetycznej. Zawsze część energii będzie musiała być dokupiona po prostu z rynku. Natomiast, tak jak zostało powiedziane wcześniej, efekt ekonomiczny oraz skala produkcji bardzo mocno polepsza wyniki finansowe. Czyli można powiedzieć, że ten jeden z najgroźniejszych aspektów górniczego świata no, potrafimy ujarzmić. I zagospodarować. Tak, w bardzo, można by powiedzieć, bardzo efektywny sposób. Mhm. W dzisiejszym podcaście to jest węgiel w odcinku o metanie jednym z najgroźniejszych gazów w górnictwie. Poznaliśmy dzisiaj tą otoczkę i specyfikę jednego z najgroźniejszych gazów i to, w jaki sposób jastrząbska spółka węglowa potrafi je zagospodarować. Jasne tutaj, także dziękujemy bardzo naszym również. gościom i do usłyszenia w następnym odcinku.